Ja zrobiłam research i rozmawiałam ze swoimi kolegami i koleżankami, którzy udział w programie już mają za sobą i oni mówili, że rzeczywiście jest bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy. To znaczy, że to jest zabawa, ale żeby się bawić, to trzeba się naprawdę wcześniej dużo napracować. Tylko nie wziąłem jednego faktu pod uwagę, że ci koledzy i koleżanki, z którymi rozmawiałam, nie mają dzieci. Więc ten ogrom pracy, o którym oni mówili, jest prawdą, plus jest jeszcze dom i mały człowiek, który na mnie czeka i czeka na to, żeby wróciła mama, a nie, absolutnie nie jakaś postać i ani nie, nawet nie mama, która myśli o jakiejś postaci, tylko mama z krwi i kości. Także połączenie tego jest nie lada wyzwaniem i rzeczywiście potrzeba dużo siły, nie tylko fizycznej, przede wszystkim psychicznej, ponieważ to jest tak, jakbym miała co tydzień premierę. I to 12 tygodni z rzędu, więc proszę sobie wyobrazić, to jest tak jakby 12 tygodni na pełnej adrenalinie. Znaczy organizm absolutnie cały mobilizuje się do tego, żeby być w najwyższej formie. I tę ulgę ma tylko na chwilę po nagraniu, a już od następnego dnia jest znowu do góry, po to, żeby to wszystko doprowadzić do końca. I to jest najtrudniejsze.